Cześć! Witajcie na kanale Samoloty. Wracamy z serią najciekawszych lotniczych nagrań. A zaczniemy od sytuacji, która niemal zakończyła się katastrofą myśliwca Su-27 ukraińskich sił powietrznych. Lecimy! Na nagraniu widzimy ćwiczenia awaryjnego lądowania na drodze w okolicy Kijowa. Fragment drogi został zatrzymany, jednak pilot źle ocenił punkt lądowania i obniżył samolot zbyt wcześnie, w momencie gdy wzdłuż drogi znajdowały się jeszcze znaki drogowe. Ukraiński pilot uderzył w dosyć spory znak i niemal został zassany do silnika, co mogłoby zakończyć się tragicznie, zarówno dla pilota, jak i maszyny. Na nagraniu z innej perspektywy widzimy, jak pilot odlatuje na drugi krąg. Mimo że tego na nagraniu już nie znajdziemy, to pilot bezpiecznie wylądował. Kierowców o niskich umiejętnościach często nazywa się niedzielnymi kierowcami. To określenie pasowałoby do tego pilota, który najpierw uszkodził przednie podwozie po twardym lądowaniu i po odejściu na drugi krąg nie poradził sobie z awaryjnym lądowaniem. Przenosimy się do malowniczej Szwajcarii, aby oglądać umiejętności pilota tego śmigłowca ratunkowego, który, można powiedzieć, zawstydził właśnie wszystkich kurierów. To teraz przenosimy się do stanu Oregon, na wybrzeże Pacyfiku, gdzie z pożarami walczy się za pomocą takich kultowych samolotów jak DC-10. Chyba nie muszę mówić, jak bardzo spektakularne są ich przeloty. Zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda burza z pokładu samolotu? Jest to super spektakularne. Mi tylko raz zdarzyło się lecieć w takich warunkach. Chmury zrobiły się prawie różowe. Niesamowity widok. Szkoda, że teraz polatać to można głównie palcem po mapie. To teraz jedno z waszych ulubionych lotnisk i niskie podejście na lotnisko St. Martin na Karaibach. Co ciekawe, co ostatnio się dowiedziałem, wyspę tę odkrył Krzysztof Kolumb. Problemy z wysunięciem podwozia w tym zabytkowym Mustangu zmusiły pilota do lądowania bez niego. Zobaczcie, jak sobie poradził. Przenosimy się do Kongo, aby obserwować ratowanie małego szympansa z rąk łusowników, oczywiście samolotem. To teraz ogromne problemy pilota Cessny z lądowaniem na nieutwardzonym pasie. No to teraz przenosimy się do stanu Wisconsin, aby oglądać nieudane lądowanie wodnego samolotu. Coś, czego raczej nikt z was nie chciałby podczas swojego lotu zobaczyć. Pamiętacie niski przelot pod Bydgoszczą? Zobaczcie na to! A tutaj ktoś kiepsko ocenił odległości skrzydeł. Może to jest ten sam pilot co z drugiego filmiku. Teraz chwila grozy i zaplątana paralotnia.
Start Tupolewa z jednego z najzimniejszych lotnisk świata, mieszczącego się w Jakucku, w północno-wschodniej Syberii. A tak wygląda lądowanie Pilatusa PC-12 na jednym z najtrudniejszych lotnisk świata, na Saint Barthélemy. Przenosimy się znowu do Szwajcarii, no i nawet nie wiem, jak to skomentować. Wracamy na Syberię, w okolice Jakucka, gdzie pilot Antonowa Ana-26 nie dał rady wyhamować przed końcem pasa i trafił do rzeki kończącej lotnisko. Jesteśmy gdzieś na bezdrożach Meksyku, gdzie pilot Cessny nie dał rady wylądować na nieutwardzonej drodze. Ciekawe, czego tam szukał lub co transportował. Zostajemy w Meksyku, aby oglądać wykupy tego pilota Cessny. Mała stłuczka parkingowa. Szkoda, że na lotnisku wszystko jest dużo droższe. Nieudana próba powietrznego tankowania Black Hawka. Kiepska widoczność przy starcie? Zobaczcie na kiepską widoczność w Dubaju podczas burzy piaskowej. Szalony przelot pomiędzy słupami wysokiego napięcia, ale jednak szacunek za umiejętności. Jesteśmy teraz u naszego zachodniego sąsiada i przelot dwóch myśliwców, które eskortują samolot pasażerski, który właśnie utracił łączność z wieżą. Zaczęliśmy ukraińskimi siłami powietrznymi i na nich również zakończymy. Zobaczcie, co tutaj się wydarzyło.